poczucie bezpieczeństwa jest bardzo szczególną rzeczą, nazwijmy to tak, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rodzinami adopcyjnymi, czy pracujemy z rodzinami adopcyjnymi, czy sami jesteśmy rodzicem adopcyjnym na przykład. Ale oczywiście nie tylko, w każdym rodzaju rodzicielstwa jest to ważne. Ale akurat w kontekście adopcji bardzo często mówi się o więziach, o tym, w jaki sposób dziecko tworzy więzi, jakie one są w momencie adopcji, jak one się powinny zmieniać. Więzi mają bardzo dużo wspólnego z poczuciem bezpieczeństwa. One tak naprawdę kształtują się na bazie poczucia bezpieczeństwa i dobrze jest wiedzieć od strony fizjologicznej, w jaki sposób ono się, w jaki sposób możemy tworzyć otoczenie bezpieczne i w jaki sposób możemy obserwować u dziecka to, czy ono czuje się z nami bezpiecznie, czy nie, i w jaki sposób widzimy to fizjologicznie, w jaki sposób oddycha, jak mówi do nas, czy jest płynny oddech, czy jest mowa płynna, w jaki sposób słucha, czy słyszy to, co do niego mówimy. I jakie są jego ruchy, czy są ruchami płynnymi, czy raczej takie skokowe, czy zamiera w momencie, kiedy wchodzimy z nim w relacje. Wszystko to jest tak naprawdę związane z poczuciem bezpieczeństwa i jest bardzo istotne w procesie tworzenia się więzi z nowymi rodzicami, czy w nowym otoczeniu dziecka. Niezależnie właśnie od tego, czy są to rodzice, czy to jest klasa szkolna, nowe koleżanki, koledzy, jest to bardzo, bardzo istotne. I teoria poliwagalna daje nam tak naprawdę narzędzia do tego, żeby inaczej widzieć, inną mieć uważność na to, co się dzieje z dzieckiem i z nami. Teoria poliwagalna w dosyć istotny sposób zmieniła sposób, w jaki pracuję z rodzinami adopcyjnymi, ponieważ przeniosła, że tak powiem, moją uważność z dziecka na rodzica. To znaczy zaczynam terapię, czy zaczynam pracę z rodzinami adopcyjnymi nie od pracy z dzieckiem, ale od pracy generalnie z rodzicem. Znaczy nie chodzi o to, żeby ignorować dzieci, ale czasami wystarczy mała, drobna interwencja u rodzica, uświadomienie go, co się dzieje z dzieckiem, w jaki sposób pracować czy patrzeć na dziecko, trochę psychoedukacji, trochę informacji takich o tym, w jaki sposób funkcjonujemy i działamy. I czasami to dziecko wcale nie potrzebuje żadnej terapii, bo rodzic mówi, o to właśnie chodzi, tak, faktycznie zaczyna wdrażać tą wiedzę, którą dostaje ode mnie. I dziecko zaczyna też inaczej się zachowywać, zaczyna inaczej funkcjonować, ale nie dlatego, że coś się w dziecku zmieniło, zmieniło się coś w rodzicu, zmieniła się jego uważność, zmieniło się jego podejście do dziecka i też fizjologia samego rodzica zmienia się, bo jeżeli rodzic wie, że musi, dobrze byłoby, żeby zwracał uwagę na to, w jaki sposób zwraca się do dziecka, jaka jest modulacja głosu, czy jaki ma wyraz twarzy. Czasami wystarczy spojrzeć na siebie w lustrze, żeby wiedzieć, czy ten wyraz twarzy, który akurat mam, jest sympatyczny, czy mniej sympatyczny, czy wzbudza poczucie bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie. Sama świadomość tego już wystarczy, żeby zmieniło się zachowanie dziecka. Tak więc ja zaczynam pracę generalnie od rodziców, od tej psychoedukacji i pracy z nimi i wspólnie potem gdzieś spotykamy się również z dzieckiem i patrzymy, w jaki sposób funkcjonują razem, jeżeli jest taka potrzeba, w jaki sposób oni się wzajemnie koregulują. I drobne interwencje czasami wystarczą, żeby ta koregulacja i to wspólne bycie tu i teraz zmieniło się tak, żeby zachowania dziecka były bardziej, nazwijmy to, optymalne czy bardziej akceptowalne dla rodziców, dla otoczenia z jednej strony, a z drugiej strony, żeby tak naprawdę to, co robi rodzic, wspomagało również zdrowienie dziecka, to znaczy, żeby ono nauczyło się korzystać z całości swojego autonomicznego układu nerwowego, żeby nie musiało być w tej walce i ucieczce, żeby nie musiało się zamrażać, jak tam gdzieś coś rodzic powie, żeby nie musiało sztywnieć, bo będzie wiedziało, że
jeżeli nawet usłyszę jakąś uwagę od rodzica, to nie jest to zagrażające, jest to wystarczająco powiedziane, jest to tak, że nie wzbudza poczucia zagrożenia u dziecka, więc nie włączają się od razu te wszystkie strategie regulacyjne związane z niebezpieczeństwem. A wiadomo, jeżeli mamy, czujemy się bezpiecznie, mamy w ten czas cały nasz układ nerwowy do tego, żeby korzystać z niego i z tego wszystkiego, co nam fizjologia dała i z czego i co mamy w sobie. Do opisywania funkcjonowania teorii poliwagalnej bardzo lubię używać tej przenośni, której używa również Steven Porges na swoich warsztatach i swoich szkoleniach, przenośni związanej ze światłami ulicznymi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, światło uliczne można używać, mają to do siebie, że się świecą i mogą pokazywać nam ten moment, kiedy czujemy się bezpiecznie, możemy zaprezentować na tych światłach, możemy też zaprezentować bardzo fajnie postrzeganie tego poczucia niebezpieczeństwa, co się dzieje, kiedy nasza neurocepcja wychwytuje z otoczenia sygnały zagrożenia. Jeżeli czujemy się bezpiecznie, to te światła po prostu świecą się, wszystkie trzy, czerwone, zielone i żółte, i działają tak jak w dyskotece. Natomiast jeżeli przestajemy czuć się bezpiecznie z jakiegoś powodu, to one w sposób bardzo hierarchiczny zaczynają się wyłączać. Najpierw wyłącza się zielone, to związane z układem społecznego zaangażowania. Przestajemy mieć dostępną tą możliwość wchodzenia w relacje i korzystania z relacji jako ochrony przed stresem. Pali się tylko żółte i czerwone. Możemy korzystać z reakcji obronnych związanych z walką i ucieczką. I jeżeli one nie działają, to światło żółte wyłącza się i zostaje nam tylko światło czerwone związane z demobilizacją, z takim zamrożeniem, bezruchem. Z kolei jeżeli mija zagrożenie, wówczas te światła znowu hierarchicznie się włączają. Włącza się najpierw żółte związane z mobilizacją, z ruchem, a potem dopiero włącza się to zielone związane z, czy odpowiedzialne za relacje, za nasze umiejętności wchodzenia, bycia w kontakcie z innymi. I to jest taka przenośnia, która wydaje mi się bardzo fajnie trafia zarówno do rodziców, jak i do dzieci, którą można wykorzystać, którą można się tak troszeczkę pobawić, a teraz mi się pali bardziej czerwone światło albo bardziej zielone. Można przy pomocy tych świateł ilustrować i pokazywać nasze stany tu i teraz w danym momencie.